Dobrze, to myślę, że czas, żebyśmy zeszli trochę w dół, bo tutaj rozmawialiśmy o sprawach w cudzysłowie tak zwanej wielkiej polityki, czyli jakby pewnym impulsie, który przyszedł z góry, który miał wpływ na wydarzenia 1968 roku. Natomiast no, nie da się ukryć, że walka o wolność słowa, walka z cenzurą, walka o to, co określamy mianem demokratyzacji czy liberalizacji systemu, prowadzona przez młodych ludzi, tak jak słusznie Piotr zauważył, już się urodzili w komunizmie, więc w związku z tym to też było jakby wynik pewnego rozczarowania, tak by można było to odczytywać. No, odbywała się na uniwersytecie. Uniwersytety padły również ofiarą nie tylko walki z osobami, które sprzeciwiały się ostremu kursowi, tak, cenzurze i obostrzeniom dotyczących wolności słowa, ale padły również ofiarą tego, co określa się mianem kampanii antysemickiej. To jest, mam wrażenie, bardzo bolesna taka zadra w dziejach większości wyższych szkół w Polsce. No więc pora, żebyśmy jak gdyby przeszli na własny grunt, tak? To znaczy, jak wyglądały właściwie wydarzenia marcowe rozumiane w tym kontekście uniwersyteckim, tak? W Polsce, w Łodzi także, gdybyście zechcieli na ten temat coś powiedzieć. Jeżeli chodzi o wydarzenia marcowe, to trzeba, i mówiąc o strajkach studenckich, trzeba zacząć od obchodów 50. rocznicy rewolucji bolszewickiej. Z tej okazji Kazimierz Dejmek, reżyser Teatru Narodowego w Warszawie, postanowił wystawić Dziad. Mam nadzieję, że autora Dziadów nie muszę przypominać. Niewątpliwie jednak spektakl nie zyskał uznania ze strony Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bo dosyć szybko kierujący Wydziałem Kultury PZPR Wincenty Kraśko, dziadek tegoż dziennikarza, który obecnie figuruje w mediach. Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Uboczne. Chodzi mi po prostu... Nie dziedziczy się po linii krwi, szanowny kolego. Okej, okay. Ale przodków też nie wybieramy. Ale Wincenty Kraśko wyraźnie potępił ten spektakl, zarzucając antyradzieckość, a ten zarzut był bardzo niebezpieczny. Pytanie brzmi, co robił Wydział Kultury w PZPR? PZPR był de facto państwem w państwie. W Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej moglibyśmy znaleźć wszystkie wydziały odpowiadające funkcjom państwa. Był Wydział Oświaty, Wydział Nauki, Wydział nawet do spraw górnictwa. I te wydziały zajmowały się, następnie wysyłały zalecenia do odpowiednich instytucji państwa. Nic więc dziwnego, że Wydział Kultury następnie miał realny wpływ na wszystkie instytucje kulturalne. Więc Wincenty Kraśko, który, że było jeszcze ciekawie, był świadkiem Poznańskiego Czerwca w 1956 roku, wyraźnie potępił. W efekcie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza postanowiła wycofać zafisza Dziady. Ostatni spektakl miał odbyć się i odbył się 30 stycznia 1968 roku, po którym młodzież, która brała udział w spektaklu, w tym także komandosi, czyli studenci, którzy od uczelni do uczelni latali, zadawali trudne pytania organizacjom partyjnym, zwłaszcza studenckim, czyli ZMS-owi, postanowili przejść od Teatru Narodowego w kierunku pomnika Mickiewicza i tam też złożyć kwiaty. Co też się stało, po czym część uczestników, około 35, zostało zatrzymanych przez milicję i sprawę skierowano do kolegi. Jako że nie wszystkim podobało się, że zniesiono z afisza teatralnego Dziady, postanowiono zaprotestować. Między innymi zaprotestuje Związek Literatów Polskich na zjeździe 29 lutego 1968 roku. Po raz pierwszy w historii istnienia tej organizacji na prośbę członków zorganizowano taki zjazd. W czasie tego zjazdu wielu intelektualistów wyraziło sprzeciw wobec działania cenzury, a udzielający się Stefan Kisielewski nazwał działania partii dyktaturą ciemniaków. W efekcie kilka dni później Stefan Kisielewski miał spotkanie z nieznanymi sprawcami, którzy go dotkliwie pobili.
Zaś tydzień później studenci postanowili zorganizować własny wjazd, tylko że w międzyczasie Henryk Jabłoński, który odpowiada za szkolnictwo wyższe, przyczynił się, aby usunąć z Uniwersytetu Warszawskiego dwóch studentów, uczestników zajść ze stycznia, Adama Michnika oraz Henryka Schleifera. W tej sytuacji protestujący studenci chcieli wystąpić w obronie także kolegów, ale o tym co dalej, pan profesor. Kolega uznał, że o tym co dalej ale ja najpierw chciałbym nawiązać do tego, co on jednak wcześniej powiedział. Sprawa dziadów. Chciałbym, żebyście, być może Państwo jesteście tak doskonale zorientowani, że niepotrzebnie o tym mówię, ale inscenizacja ta Dejkowska Dziadów była na jaką okoliczność zrobiona? Na okoliczność 50. rocznicy rewolucji październikowej. Warto na ten taki drobiazg zwrócić uwagę. No oczywiście w przypadku znając tam dokonania, drogę artystyczną Dejka, jego pewną tą taką zaangażowaną twórczość reżysersko-teatralną, to nas to zaskakiwać nie zaskakuje, ale zwróćmy na to uwagę. Były głosy takie już w 67 roku, czy to dobry pomysł, żeby dziadami czcić rewolucję październikową. No niemniej jednak przedstawienie zostało zrealizowane. Chcę mocno podkreślić, że na początku nie wzbudzało ono według dostępnej nam wiedzy jakichś tam większych emocji. A chcę dodać jeszcze jeden szczegół, drodzy Państwo, że przez lata w Polsce tej powojennej dziady nie były wystawiane. Według dostępnej mi wiedzy, może się mylę, ale raczej nie, bo na podstawie tutaj dostępnej fachowej literatury formuję tą myśl. Pierwsza inscenizacja powojenna dziadów w Polsce miała miejsce w 1955 roku. Czyli przez 10 lat od 1945 roku nie umiano znaleźć formuły na Mickiewicza, na dziady. Były przymiarki w 1948 roku na najwyższym szczeblu z udziałem Bieruta, ale to 1948 rok, początek stalinizmu. Bierut i inni uczestnicy doszli do wniosku, że no trzeba dać zespołowi, który tam będzie przedsięwzięcie realizował, dać trochę więcej czasu i nie wyznaczamy mu górnej granicy, czyli no, odsuwamy to w czasie. Nie wiem, czy dziady by się udało wystawić w 1955 roku, gdyby raz nie odwiózł, dwa, nie okrągła setna rocznica śmierci Mickiewicza. Jest w PRL-u obchodzono rok mickiewiczowski w 1955 roku. Bez dziadów byłoby to trochę no, takie surrealistyczne. Więc w końcu przedsięwzięcie zrealizowano. Chyba Bardini był reżyserem, recenzent już wtedy mógł trochę napisać, więc stwierdził, że to jest przedstawienie w stylu Panno Pani Mickiewicz trochę ustąpi. My panu trochę ustąpimy i w świętej zgodzie będziemy obchodzić setną pańską rocznicę urodzin. Także o dziadach sporo napisano, sporo wiemy, jak ta sytuacja się zmieniała. Tam pojawiały się przecież też w literaturze wątki, że sposób zdjęcia dziadów ze sceny, czyli z takim wyznaczeniem terminu ostatniego przedstawienia na 30 stycznia, to chyba 18 stycznia podjęto taką decyzję, no to było zdaniem niektórych wyraźne zaproszenie dla no, osób wrażliwych na to, co się dzieje, na ograniczenia, bym powiedział, wieszcza, na ingerowanie cenzury, zaproszenie do protestu. Można się zastanowić, że gdyby komuś nie zależało na takim spokojnym zdjęciu dziadów ze sceny, pewnie można było odwołać z dnia na dzień. Nie jestem pewien, czy nie doszłoby przy tej okazji też do jakiegoś protestu, no bo co by było, to my tego nie wiemy. Tutaj kolega przewodniczący prosił, żebyśmy powiedzieli coś o wątku łódzkim. Akcentował kwestię rozliczeń, ale wydaje mi się, że zanim rozliczenia,
to trzeba by chociażby kilka zdań powiedzieć, że właśnie 68 rok to jest też chyba też i argument na to, żeby nie używać słowa wydarzenia, bo 68 rok to nie tylko Warszawa. Przez lata w takiej starej, bardzo starej literaturze o rodowodzie PRL-owskim się koncentrowaliśmy na tym, co tam się wydarzyło w Warszawie. No, dzisiaj wiemy, że to jest skala dużo, dużo większa. Nie tylko Warszawa, nie tylko inne ośrodki akademickie, ale też i miasta, miasta nieakademickie, a incydenty takie typu ulotka czy jakaś wypowiedź zdarzały się w miastach powiatowych, czy może nawet jeszcze mniejszej rangi. Więc dzieje się dużo, dużo, dużo więcej w tych wydarzeniach uczestniczą, bo marzec to są właśnie wiece zgromadzenia, demonstracje, w końcowej fazie strajki studenckie okupacyjne. W tychże demonstracjach, jeśli do nich dochodzi, to też warto zaakcentować, że biorą udział nie tylko studenci. To jest taka nowy wątek, który się pojawia od iluś tam już lat w ocenie marca, że to nie jest kwestia tylko uczelni, nie jest tylko kwestia studentów. Bo jak się patrzy na przykład na liczby zatrzymanych, czasem się pojawiają nazwiska dane o skazanych chociażby przez kolegia, to tam będziemy mieć bez porównania mniej studentów niż innych reprezentantów innych kręgów, choć powiedziałbym, będą to na przykład w znacznej mierze młodzi robotnicy, więc można w tym 68 roku mówić o jakimś takim pokoleniowym trochę doświadczeniu. No, kilka zdań o tym, bo jesteśmy w Łodzi, więc warto, żeby nie skupiać się tylko w tym, co się działo w Warszawie, choć oczywiście bez Warszawy nie byłoby wydarzeń w innych miastach, to właśnie na wieść o tym, że był 8 marca, że był ten wiec na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. No, jak te informacje przeniknęły do Łodzi, zaczęto przygotowywać tutaj własne wiece. No i możemy powiedzieć o co najmniej trzech wiecach 11, 12 i 19 marca. Pierwszy w holu Biblioteki Uniwersyteckiej, dwa następne przed Bułą, bo zostały, no, biblioteka została zamknięta, zresztą przy takiej liczbie osób, które się pojawiły, to też by się w tej bibliotece zmieścić nie zmieściły. Zwróciłbym uwagę na ten wiec ostatni, 19. On był połączony z przemarszem przez Łódź, bo początkowo zgromadzenie miało być na terenie Politechniki. Tam miało być bezpieczniej, studenci wyciągali wnioski z tego, co się działo w Warszawie, w innych miastach, że zgromadzenia są rozpędzane. Więc chciałem zorganizować to w miejscu bezpieczniejszym wśród budynków Politechniki pod Bułą. To do dnia dzisiejszego teren jest w zasadzie otwarty. W tamtym czasie nie było jeszcze tego ogrodzenia parku, więc wszelkie jakieś takie formacje policyjne czy tam parapolicyjne miały możliwość do rozwinięcia, bym powiedział, swoich skrzydeł. I ta demonstracja 19 marca szła przez Łódź, wznosząc rozmaite okrzyki, między innymi prasa kłamie pod budynkiem, w którym były siedziby gazet w Łodzi na Piotrkowskiej chyba 96. Ponieważ doszło do opublikowania pewnej tam studenckiej rezolucji w prasie. Studenci już wcześniej grozili podjęciem, ja tak przyspieszam, podjęciem strajku. Zorganizowano taką akcję strajkową na Uniwersytecie, na Politechnice z pewnością. W poszczególnych budynkach taki strajk w wieczorem z 21 na 22 marca został podjęty, strajkowało
no, kilkuset łącznie studentów. Ten strajk, ta sytuacja strajkowa była dość taka płynna, bo ci studenci znaleźli się pod dużą presją no, swoich dziekanów, swoich no, przełożonych z administracji, nazwijmy to, uczelnianej. W niektórych budynkach on się wcześniej skończył, w niektórych później dopiero nad ranem. Strajkowano też w Instytucie Historii, jeśli dobrze pamiętam, tam jest, pojawiała się liczba 150 osób, które zostały wtedy w tę pierwszą noc. Po tym strajku władze zareagowały bardzo tak radykalnie, władze uczelniane, one wcześniej zabraniały oczywiście tego strajku. Najaktywniejszych studentów zawieszono w prawach studenta i zaczęto ich, mówię tu o chłopcach, wysyłać do wojska. Mamy kilka takich osób, które w tempie ekspresowym w marcu zostały wysłane na ćwiczenia wojskowe, tam chyba miesięczne. Warto zwrócić uwagę, że tutaj lider łódzkich studentów z tego czasu, Szczęsny, piąty rok prawa, on miał kategorię zdrowia D, czyli był całkowicie niezdolny do służby wojskowej, ale w ramach represji no, przekwalifikowano mu tą kategorię zdrowia na taką, która umożliwiała go wcielenie do wojska. I właśnie na ten szczegół zwrócił mu też uwagę, wysyłanie niektórych studentów do wojska pod przymusem jako rodzaj represji. A więc po tym, co się tutaj zdarzyło, ja mówię o tych zdarzeniach bardzo tak skrótowo, wybiórczo, przyszedł czas rozliczeń. Rozliczenia dotyczyły właśnie studentów. O tym trochę wspomniałem, ale to przecież nie wyczerpuje tematu. Będą sprawy przed kolegiami, będą sprawy sądowe. Ci liderzy łódzkiego marca będą sądzeni w końcu 68 roku i na początku 99 będzie proces apelacyjny, bo w 68 roku zapadł wyrok, który nie satysfakcjonował władzy, więc pod niewątpliwie z inspiracji Służby Bezpieczeństwa było wznowienie postępowania i wtedy sąd orzekł już, można powiedzieć, takie wyroki, które satysfakcjonowały po trochu bezpieka, ale na szczęście było lato 69 roku, była amnestia i ci ludzie, według tutaj mojej wiedzy, mogli wyjść na wolność. Ale poza właśnie represjami wobec studentów, my musimy widzieć ogromną skalę konsekwencji dla środowiska akademickiego. W tym wypadku łódzkiego, bo o innych ośrodkach nie będziemy mieć czasu. No, od tego 68 roku zaczęło się dziać w głowach wielu ludzi bardzo źle, następowało wręcz bym powiedział szaleństwo i skutkiem tego będzie właśnie ta kampania skrywana pod jakimiś tam wydumanymi hasłami antysyjonistycznymi, rozmaite oskarżenia za to, że ktoś, nie wiem, miał takie czy inne pochodzenie, że niewłaściwie w którymś momencie się zachował, że powiedział coś albo nie powiedział w 68 roku. I to będzie miało właśnie konkretne... Że tatusia miał niewłaściwie. No właśnie, tak. Jak najbardziej no, w przypadku tych młodych ludzi, to może o to tutaj chodzić. O właśnie, jak tutaj mi pan profesor wspomniał o tym, to zwrócę uwagę na takie zjawisko, które świadczy o tym, że działo się coś niedobrego z tymi głowami w tamtym czasie. To mieliśmy w Łodzi fabrykę imieniem Toruńczyka. Ponieważ w wydarzeniach w Warszawie brała udział Barbara Toruńczyk,
W Łodzi coś tam słyszano, jakiś aktywista pewnie coś usłyszał, uznał, że chodzi o syna i stwierdził, że musimy, tutaj jest to wszystko opisane. Tak, i że musimy zmienić patrona, bo łódzki zakład nie może mieć takiego patrona, którego dziecko jest tym wichrzycielem, jak to wtedy nazywano marcowym. No i ta uruchomiona machina zaczęła się w kolejnych miesiącach nakręcać, no i jakieś skutki, żeby chociaż kilka razy właśnie odwróciłem się od mikrofonu i pewnie nic nie było, nie było nic słychać. No, z naszego uniwersytetu, z naszego wydziału ta historia niestety przykra, smutna, nie ominęła naszego wydziału. Na zebraniach partyjnych dochodzi do ataków na wielu pracowników i w efekcie oni zostaną usunięci z partii. W wielu wypadkach oznaczało to w konsekwencji utratę pracy, więc mamy usunięcie dyrektora Instytutu Historii, docenta Błaszczyka, a powinienem wspomnieć jeszcze wcześniej o zmianie na stanowisku dziekana profesora Amsterdamskiego, też usunięto, mamy zmianę na stanowisku kierownika Zakładu Historii Polskiej XX wieku, gdzie docent czy doktor Gorzec został też tą drogą pozbawiony stanowiska. Zmienił się rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Rektor, który, tak mi się wydaje, mógł chyba ten marzec spokojnie przetrwać, bo on był w sanatorium. Ale widząc, co się dzieje, przerwał pobyt w sanatorium, przyjechał do Łodzi, no, uczestniczył w tym, co się tu zaczęło dziać, czyli ta machina go wciągnęła. W efekcie później znów pojawiły się zarzuty, że niewłaściwie, powiedzmy, kierował tutaj tą akcją likwidacji tego studenckiego protestu i rektor Piątowski też został usunięty. Zmieniło się wiele na innych uczelniach. No, wspomniałem o rektorze Uniwersytetu Łódzkiego, trzeba wspomnieć o usunięciu rektora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej, czyli profesora Teplica. Duże zmiany nastąpiły i to jest, powiedział, dla mnie takie, może trochę dzisiejszą perspektywę przenoszę na ocenę przeszłości, szaleństwo, zwłaszcza na Akademii Medycznej, gdzie się pozbywano profesorów nauk medycznych o wysublimowanych specjalnościach, gdzie, drodzy Państwo, no, chyba żaden kraj by sobie tak łatwo, nawet dzisiaj, nie pozwolił na to, żeby kilka osób, co najmniej z tytułem profesora, kierowników katedr, no, pozbywać się z tego świata medycznego, no, bo takie ubytki są bardzo trudne do załatania. No, profesora chyba historii łatwiej jest wykształcić niż jakiegoś specjalistę na przykład od okulistyki. Także machina ta kadrowa została uruchomiona, szereg osób, o niektórych tylko wspomniałem, zostało w bardzo przykrych okolicznościach, usuniętych ze stanowisk. Rzadko kiedy na tych zebraniach partyjnych pojawiały się głosy, ale były takie głosy odważnych osób, które się sprzeciwiały. Tutaj z naszego środowiska to się w literaturze wymienia choćby profesor Libiszowską, profesor Brodowską, ale to na pewno nie są wszystkie. Teraz mi się skojarzyło na Politechnice jedna z pań profesor, uczennica Marii Kili-Skłodowskiej, to chyba był ważny argument, gdy wystąpiła w obronie tam oskarżanych doktorów, no osiągnęła efekt, więc czasem to, że niektórzy potrafili przełamać, bym powiedział, na jakieś obawy, strach i zabrać głos, to mogło być skuteczne i zwłaszcza takie postawy dzisiaj powinny być docenione i wyeksponowane. No i jeśli jeszcze te skutki, te rozliczenia, bo tutaj pan przewodniczący o to pytał, to zasygnalizowanie kwestię usuwania jednych,
pracowników, a w te miejsca będą wprowadzani nowi, tak zwani docenci marcowi. To zjawisko będzie dotyczyło, no ja przynajmniej mam wiedzę o Uniwersytecie i o Politechnice Łódzkiej, czyli docenci marcowi, osoby, które są na samodzielnych stanowiskach naukowych, awansowani na samodzielne stanowiska naukowe, a nie spełniają kryteriów formalnych, czyli nie mieli w tym czasie habilitacji. Być może jak będzie jakieś pytanie w dyskusji, to do tej kwestii mogę się odnieść. No i drodzy Państwo, szalenie ważna kwestia, jakoś tak doszliśmy do tych konsekwencji, a boję się, że możemy to przegapić przy jakichś innych detalicznych sprawach, no to są, to jest kwestia emigracji właśnie osób pochodzenia żydowskiego. To jest skala, dzisiaj jest oceniane na kilkanaście do 20 tysięcy. Bardziej precyzyjną wiedzę mamy o tych, którzy złożyli podania na wyjazd do końca sierpnia 1966 roku. Rzecz jasna, zjawisko też dotyczyło w Łodzi. Tutaj właśnie jest tam bardzo, bardzo właśnie, bym powiedział, taka, nawet patrząc tak bardzo merkantylnie, to, że Polska się godziła, bym powiedział, w tamtym czasie na utratę bardzo wielu osób z wyższym wykształceniem, a w końcu lat 60. w Polsce wyższe wykształcenie ciągle było, bym powiedział, rzadkością. Wskaźnik osób z wyższym wykształceniem w tamtym czasie Polskę PRL sytuował no, bardzo nisko, już nawet nie porównując do krajów Europy, do Europy, do Europy Zachodniej, tylko tutaj bloku wschodniego. Niemniej jednak pozbywaliśmy się tysięcy osób z wykształceniem wyższym, pozbywaliśmy się też wielu studentów. Jeśli dobrze pamiętam, prawie 1000 studentów w skali Polski, czyli że oni mogli zasilić polskie życie publiczne, kulturalne, gospodarcze. To są niebywałe straty. No i do tego straty, dziś byśmy użyli określenia wizerunkowe, tak? Ci ludzie, jak świat reaguje na to? No, skojarzenia są jednoznaczne. Ci ludzie wyjeżdżają z Polski bardzo rozgoryczeni, bo też trzeba podkreślić, że po 1968 roku wyjeżdżały osoby nie tak jak we wcześniejszych falach emigracyjnych, gdzie wyjeżdżali z Polski Żydzi. Ale wyjeżdżały osoby, które z Polską były dużo słabiej zasymilowane. Teraz wyjeżdżają osoby w wielu wypadkach, które nawet nie wiedziały o tym, że mają jakieś korzenie żydowskie. Osoby, które nie są gdzieś w kulturze jidysz, nie uczestniczą w życiu religijnym tej społeczności. Ja pamiętam, brałem udział kiedyś w takich rocznicowym spotkaniu właśnie marcowym w Teatrze Nowym, gdzie jeden z marcowych emigrantów mówił, że właśnie on nie wiedział, że ma takie korzenie, że czasem podczas zabawy gdzieś tam na podwórku, tam ktoś z jego rówieśników mówił do niego, ty Żydzie, ale on nie widzi, interpretował to, drodzy Państwo, dość specyficznie. On powiedział, że ja byłem pierwszy w kamienicy, który spośród dzieci miał rower. No jak miał ten rower, to bardzo nie chciał się tym rowerem dzielić z innymi. Każdy z nas by chyba tak postąpił, abyśmy mieli coś nowego, czego inni nie mają, albo większość z nas by tak postąpił. I on twierdził, że dla niego, że Żyd to jest ktoś, kto nie chce się podzielić rowerem z innymi, którzy tego rowerka zapragnęli. Także sprawa niewątpliwie tej emigracji po 1968 roku osób pochodzenia żydowskiego, no to jest bardzo ciemna, bardzo przykra, bardzo smutna karta w naszej historii. Dodam tylko jeszcze, żeby nie przedłużać, bo czuję pewien już szum na sali, że na własnej skórze odczuł też to Moczar, bo on w 1969 roku był w delegacji na zebraniu partii komunistycznej w Danii i tam po prostu doszło do potężnych demonstracji i on musiał być w pośpiechu ewakuowany z Danii. Tam oczywiście jako zasłonę wymyślono, że grozi mu zamach. To może
Na razie.